Dobry, witam Państwa. Jest mi niezmiernie miło, że gościmy dzisiaj w jednej z 13 szkół biorących udział w programie polityki zdrowotnej finansowanej ze środków województwa. Jest to program skierowany do określonej grupy młodzieży. W programie w tym roku mamy zaplanowany udział około 800 uczniów z różnych szkół w naszym mieście. Na przyszły rok mamy tych grup troszkę mniej, ale tak ten program był skonstruowany, zaplanowany, że w tym roku 13 szkół, 28 grup będzie brało udział w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia będą prowadzić pracownicy naszego szpitala, Szpitala Mazowieckiego na Józefowie. Są to pielęgniarki, ratownicy, specjaliści z zakresu pierwszej pomocy, którzy mają uwrażliwić tych młodych ludzi, jak reagować w sytuacjach różnych zdarzeń losowych, w różnych miejscach, gdzie mogą takie sytuacje się zdarzyć. Dzisiaj młodzi ludzie mają do czynienia z telefonami, z informatyką i nawet chcemy pokazać, jak telefon można wykorzystać nie tylko do nagrywania, ale jak wykorzystać ten telefon do udzielania pierwszej pomocy. Część teoretyczna już z tą młodzieżą się odbyła. Dzisiaj będą ćwiczyć, uczyć się udzielania pierwszej pomocy na fantomach, tak żeby profesjonalnie móc pomóc osobom poszkodowanym. Ja bardzo się cieszę, że szkoła odpowiedziała na naszą propozycję, zaproszenie do udziału w programie, bo jak nie nauczymy tych młodych ludzi tej wrażliwości na udzielanie pomocy drugiemu człowiekowi, trudno będzie potem w życiu dorosłym oczekiwać takiej wrażliwości w stosunku do potrzebujących. To jest ten czas, kiedy się kształtuje postawy, to jest ten czas, gdzie się uczy zasad, a jeśli będą to robić specjaliści, to ma szczególną wartość, a deklarujemy Państwu szkolenie przez naprawdę przygotowany personel medyczny naszego szpitala. Dziękuję. Niezmiernie miło głosić, że nasi uczniowie biorą udział w naprawdę ważnej akcji, w naprawdę bardzo ważnym programie. Tak jak wspomniała pani dyrektor szpitala, dzisiejsze społeczeństwo jest społeczeństwem internetowym. Oni korzystają z komórek, bardzo lubią nagrywać, bardzo lubią się tym chwalić w internecie. A my chcemy im pokazać, że telefon jest bardzo ważny podczas takich sytuacji, w których mogą się znaleźć, czyli podczas tego, kiedy stanie im w obliczu ratowania czyjegoś życia. Chcemy naszą młodzież uwrażliwić. Chcemy pokazać, jak fachowo to zrobić. Uczyć ich odpowiedzialności za siebie, za innych. I dlatego bardzo się cieszę, że ten program możemy realizować w naszej szkole. Mogą w nim uczestniczyć nasi uczniowie, którzy z pewnością w bardzo dużej mierze wiele z tego wyniosą. Dziękuję bardzo. Ja ze swojej strony mogę tylko dodać, że bardzo miło mi jest, bo zostałam koordynatorem tego projektu. Jak dostaliśmy zaproszenie, nie wahałam się nawet sekundy, żeby zgłosić naszą szkołę do tego projektu. Uważam, że jest to bardzo ważny projekt i bardzo się cieszę, że został zorganizowany w województwie mazowieckim i że dużo szkół w tym bierze udział. Szczególnie nasze dzieci też wykazały bardzo duże zainteresowanie. Były już na szkoleniu teoretycznym. Panowie instruktorzy są po prostu perfekcjonistami w tym, co robią, muszę powiedzieć, ponieważ też uczestniczyłam w tych zajęciach. Dzieci są zachwycone, zadawały bardzo dużo pytań i najważniejsze, uważam, że bardzo dużo z tego szkolenia pierwszego już wyniosły, no i nie mogą się doczekać na szkolenie numer dwa, czyli to szkolenie praktyczne, kiedy będą mogły same dotknąć fantomów i zobaczyć, na czym ta pierwsza pomoc polega. I oczywiście chcę dodać, że zdają sobie sprawę z tego, ponieważ rozmawiałam z nimi, że jest ważne to szkolenie z pierwszej pomocy, bo nie wiadomo, kiedy będą musieli użyć tych wiadomości w praktyce. Dziękuję bardzo. Proszę nam jeszcze powiedzieć, ile uczniów z Pani szkoły bierze udział?
Uczniów z więc tak, to jest projekt skierowany do uczniów klas 8 i 7. My mamy 5 oddziałów 7 i 5 oddziałów 8 i tak naprawdę około 200 dzieci bierze udział w tym projekcie. Jeszcze raz. Nauczyciele też uczestniczą. Tak, oczywiście, no ponieważ jest to na godzinach lekcyjnych, także nauczyciele też w tym uczestniczą, jak najbardziej tak. Dziękuję. Jest zaplanowanych 6 godzin teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych. I w zależności od tego, jak są plany w szkole pokonstruowane, to dogadujemy się z koordynatorami, z dyrekcją czy z wychowawcą, które lekcje są w stanie nam poświęcić godzinę wychowawczą, może i godzinę wychowania fizycznego, więc tak organizujemy te zajęcia, żeby broń Boże nie dezorganizować życia szkoły, ale jednocześnie wykorzystać te luźniejsze lekcje na tematykę właśnie pierwszej pomocy. To jeszcze chciałam tak dopytać, jakby tutaj doprecyzować więcej szczegółów, bo pierwsza pomoc to obszerny temat. Tak, jest, no tak, właśnie, tak, wiele, tak. Jakie tutaj zagadnienia zostaną poruszone na tych zajęciach z dziećmi? Tak, tak jak słusznie pani zauważyła, pierwsza pomoc to jest ogromny temat, to jest wiedza na 3 lata studiów, ale my mówimy o pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli takim zakresie udzielania pomocy, na którą możemy sobie pozwolić, którą mamy obowiązek, bo przed każdym z nas musimy wiedzieć, że stoi prawny obowiązek reagowania na udzielanie pomocy. I taką, którą w stanie jest młodzież udzielić, więc dostosowujemy ten zakres wiedzy do poziomu naszych odbiorców. Więc różne okoliczności od wypadku, upadku, krwawienia, poparzenia, ale w zakresie takim, co wiemy, że oni są w stanie udźwignąć od tej części właśnie swojej reakcji na zdarzenie. Pojedynczo. Dzień dobry, nazywam się Karasiński Łukasz, jestem ratownikiem medycznym, licencjonowanym ratownikiem medycznym. Od 3 lat pracuję w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego. Od roku czasu mam przyjemność pracować na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. Jakie to są obszary, czego to będzie dotyczyła ta pierwsza pomoc? Przede wszystkim myślę, że to najważniejsza rzecz, chęć w ogóle pomocy drugiemu człowiekowi, myślę, że to jest najważniejsze w dzisiejszych czasach, gdzie tak naprawdę, tak jak tutaj moje przedmówczynie powiedziały, w dobie internetu, komórek, tak naprawdę to każdy tylko biegnie z telefonem, chce nakręcić jakiś film, jakieś dobre ujęcie, aby zobaczyć, przekazać dalej może nie wiem, jakiś wypadek, masowe zdarzenie, gdzieś zabłysnąć w internecie. A myślę, że nie na tym polega rzecz, tylko właśnie bardziej na tym, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, nie robić jakiegoś show, tylko autentycznie pomóc, nie wiem, nawet choćby o tym, żeby stał, nie mówię, żeby ratować życie, ale żeby stał, poniósł się, zapytać się, co się stało, ewentualnie wezwać pomoc. Czyli nas. Rozumiem, że trochę się trendy zmieniły, bo jeszcze kilka lat temu mówiliśmy o tym, że ludzie nie udzielają pierwszej pomocy, bo nie potrafią tego zrobić, nie wiedzą, boją się, a dzisiaj jest trochę tak, jak panowie podnosicie, że bardziej idą, żeby zobaczyć, czy jest coś sensacyjnego, niż żeby udzielić tej pierwszej pomocy. A czy ten pierwszy wątek, że ludzie się jednak boją i te wasze działania mają ich oswoić z tym, żeby się nie bali, to też jest, można powiedzieć, że to też jeden z celów tego projektu? Tak, myślę, że to właśnie to jest taka główna rzecz. I tak rzeczywiście trendy się zmieniły, rzeczywiście coraz więcej osób może chce pomóc, ale nie wie jeszcze jak. Dlatego jest jeszcze po to, żeby właśnie pokazać młodym ludziom, jak to wygląda, bo najważniejsze to jest naprawdę ta chwila pierwsza po zdarzeniu, tak? Żeby ewentualnie jak najszybciej pomóc drugiemu człowiekowi, nawet wezwać pomoc. To jest najważniejsze. Panowie mieli już do czynienia z uczniami, czy oni chłoną wiedzę, czy oni chcą się dowiedzieć, czy oni są w ogóle zainteresowani tymi, co panowie mówią? Tak, jak najbardziej. Właśnie tak żeby z innych pokazów dla dzieci właśnie w takim wieku szkolnym, podstawówka 5-6 lat. Tak naprawdę te dzieciaki naprawdę chcą się uczyć, czerpią nas wiedzę, sami nawet wychodzą z inicjatywą taką, że chcieliby się czegoś dowiedzieć, żebyśmy zaczęli opowiadać o tym. Myślę, że to także i dobrze wpłynie później na przyszłość, można to rykować
dobrym plusem na przyszłość. A czy panowie używacie też jakichś właśnie, nie wiem, sprzętów, właśnie fantomy? Co jest wykorzystywane do tych zajęć? Może kolega coś. No przede wszystkim no to są fantomy, fantom dorosłego, fantom dziecka. Używamy przede wszystkim AED, jest to automatyczny defibrylator, który jest nam w stanie pomóc, poprowadzić, jeżeli ktoś jest nieprzytomny. No to jasno nam podpowie, jakie kroki musimy poczynić, żeby pomóc osobie poszkodowanej. No używamy bandaży, stabilizatorów, stacji opatrunków głównie. Taka podstawowa rzecz, która może się znaleźć w każdej apteczce domowej bądź samochodowej. Mam na imię Sylwester Dzanek, jestem ratownikiem od 5 lat, pracuję w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym na oddziale ratunkowym. To jeszcze, przepraszam, ja sobie jeszcze dopytam, bo chciałam zapytać, bo panowie mówicie, że bandaże. Jak jest z tą wiedzą u osób, no bo to już jest młodzież, 7-8 klasy to młodzież. Kiedyś na lekcjach PO uczono się bandażowania, tak żeby umieć sobie, nie wiem, komuś zabezpieczyć ranę, rozcięcie czy cokolwiek, nawet w takich sytuacjach domowych. A jak dzisiaj jest z wiedzą właśnie wśród młodzieży na temat udzielania pierwszej pomocy? Jak to panowie oceniacie po tych spotkaniach, które już mieliście? Myślę, że dzieci w takim wieku jeszcze przed sobą gdzieś tam wstydzą się tak naprawdę mówić o tym. Jeżeli ewentualnie jest jakiś ochotnik, to rzeczywiście taki ochotnik poszerza swoją wiedzę, ale także przekazuje swoim rówieśnikom. Ten poziom wiedzy jest taki, myślę, że dosyć dobry. Dzieci może właśnie przez to, że to jest taka grupa rówieśnicza, troszeczkę się wstydzą między sobą opowiadać o tym, ale jeżeli już zaczną mówić, no to rzeczywiście ta wiedza jest dosyć dobra. Wiedzą, jak zabandażować na przykład ranę? Tak, wiedzą. Świetnie sobie dają radę.